jakich blokach startowych już jesteśmy, co będzie się działo 31 stycznia, chociaż z wami się już dzieje od paru tygodni wstecz i dzieje się dzisiaj i będzie się działo aż do 31 stycznia. Jesteśmy, widzimy się? Ręka do góry, machamy? Tak, tak. Jest, czyli żywy, na żywo. Dobra, mówimy. No to tak jak powiedziałeś, że my już działamy właściwie od kilku tygodni i działamy dwutorowo, bo raz, że informujemy cały czas o tym, co się będzie działo. Zresztą sam byłeś w naszym mobilnym studiu, w naszym pięknym samochodzie Onet Rano, w którym też miałeś okazję sam to wszystko, o tym wszystkim opowiedzieć. No ale też informujemy, podczas finału będziemy też na pewno przez cały dzień informować o tym, co się będzie działo, nie tylko w Warszawie, ale także w różnych częściach Polski też mamy wszędzie reporterów. A ten drugi tor, którym działamy, no to jest, bo po raz czwarty mamy także sztab Onetu. Po raz kolejny organizujemy wolontariuszy, organizujemy jakby wszystko, co tutaj związane z finałem. Wolontariusze po raz kolejny już od kilku tygodni, już nasza najmłodsza wolontariuszka Hania dopytuje nas, czy na pewno będzie mogła w tym roku wziąć udział, no więc oczywiście zapewniamy, że tak. No i nasz sztab, który w sumie przez 3 lata zebrał już około 1,5 miliona. No mam nadzieję, że będziemy bić kolejne rekordy, że nie, żadna pandemia nas nie pokona i wygramy ze wszystkimi, ze wszystkimi. Dobrze, jeszcze jedno pytanie, jeżeli słyszysz mnie? Tak. Weź jakąkolwiek książkę do ręki z tyłu, żebym zobaczył, że to jest na żywo. To nie jest atrapa. Nie, oczywiście, że nie. Czyta to jego książki. Dobrze, w porządku, bo tak tu wiesz, pokazujemy bardzo często telewizji wszyscy na tle książek. A ja tak byłem ciekawy, czy one są żywe, czy to są takie książki do czytania. Ha, później trzeba dementować. Tak. Pozdrawiamy one bardzo gorąco. Cieszymy się bardzo, że gracie razem z nami. Moi drodzy, jeszcze jedna ważna rzecz, że przez Onet też będzie można wpłacać pieniądze. To jest też ważna sprawa. No, będziemy mieli specjalną podstronę, przez którą też można wpłacać. No jak wiadomo, przez internet w tym roku będzie się bardzo wiele działo. Świetnie. Dobrze, że jeszcze go nie wyrzuciliśmy, tylko był do samego końca.